kilkanaście godzin dyskusji, bardzo wielu rozmówców z różnych branż. Moje wrażenia z forum najważniejsze to spostrzeżenie o tym, w którą stronę dzisiaj podąża rynek finansowania inwestycji publicznych, rynek inwestycji i przedsięwzięć, które służą ludziom, które przynoszą określone profity, nie tylko dróg, także w zakresie gospodarki śmieciowej, w zakresie wodociągów, w zakresie budownictwa, kultury. To jest nowe zjawisko, zjawisko pokryzysowe, zjawisko, które polega na tym, że sektor publiczny przestaje mieć wystarczającą liczbę pieniędzy, żeby samodzielnie sfinansować takie przedsięwzięcia i w coraz szerszym zakresie tego typu inwestycje finansowane będą przez kapitał prywatny, przez banki kredytem, przez inwestorów finansowych, poprzez emisję obligacji, poprzez dług w różnych formach. Przedsięwzięcia publiczne z udziałem partnera prywatnego to jest powoli standard w Europie Zachodniej. Przedsięwzięcia te będą musiały także być realizowane w ten sposób w Polsce i bardzo wzmocni to kolejna perspektywa środków z Unii Europejskiej, ponieważ to w większości będą już nie środki o charakterze dotacyjnym, tylko właśnie środki o charakterze zwrotnym.